Pokuja! Tak. Ok, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i tym razem jest to draft, który był w sumie jakiś czas temu, ponieważ mój kanał jest cholernie nieoryginalny, ale kochacie moje filmy, łapkujecie, co wam bardzo dziękuję. Właśnie w tym momencie może stawić łapkę w górę, dlatego że wstawiłem draft. Jest właśnie draft, który będę wybierał to, co mi się trafi fajnego, może coś się uda dzisiaj zrobić. Zagrałem wcześniej parę draftów, byłem nawet w finale, także jest nawet forma, tyle wam powiem. No i co tam u was, moi drodzy, wszystko dobrze? To się cieszę. W takim razie lista transferowa jest wszystko prawie sprzedane, oprócz jednego kontraktu, którego nikt nie chce kupić. Kurwa! Co nie zmienia faktu, że mamy 16 tysięcy końców na drafta, którego za chwilę rozpoczniemy. Także nie zapomnij jeszcze, żeby zostawić suba na moim kanale, jeżeli jesteś nowy i chcesz więcej takich wspaniałych filmów ze wspaniałym contentem. I tyle wam powiem, zaczynamy drafta, nie ma co czekać. 15 tysięcy końców zostało wpłacone, potrzebujemy 4, 3, 2, 1. Tak, jest, dziękuję, zaczynamy. Aubameyang Tots, to bym bardzo... Messi? Okej, okay. Jest Messi, jest Robben nowy, który jest bardzo łysy. Dobra, jest Messi, weźmiemy na pewno Messiego, bo jak tu będzie Suarez Toty, to będę zadowolony. Ale nie będzie i jest Lukaku, Sanchez, Team of the Sea. Ohoho. Może jakiś Hazard jeszcze z tej strony, ja bym się nie obraził. Neymar? Jest Hazard, jest to... Nie, będziemy miał... Będziemy Hazarda, dobra. Nie będę robił nie wiadomo jakiego draftu. Chcę, żeby się dobrze grał, nie będę robił żadnych rekordów. Tyle wam powiem, SP, potrzebę tutaj Kante, najlepiej Team of the Sea. Okej, no może tak nie wiedzieć, okej, czemu nie? Teraz może być Team of the Sea Kante, albo nawet jakiś Inform Kante, jest Vidal. Dembele, okej, Dembele nam się na pewno przydoba, ma silny link z Hazardem, także mi się to bardzo podoba. Kto tu może być? Może jakiś Team of the Year Iniesta? Nie, jest Pjanic, Herrera weźmiemy do zgrania. Luke Shaw, bo jest OP jak cholera, bierzemy go naturalnie. I tu jakiś Team of the Season. Jest Alderweireld, tak jest, dobrze, mamy już kolejnego Team of the Season, mamy na razie dwa tocy, także jednego Team of the Year Messiego. Ramos! O kurde, bardzo ładny draft się nam póki co klei. I jeszcze Carvajal Tots, to bym się naprawdę nie obraził. Jest Valencia, jest Carvajal zwykły, którego weźmiemy na pewno. No dobra, niech będzie Schmeichel, czemu nie? Na razie mamy 90, dwa razy 90, także no bardzo ładnie to wygląda. Jakiś Tots, który ma nawet ładne staty, ale weźmiemy Mane dla ławeczki w razie czego. Ale ja chcę De Gea, no nie... Jakąś kartę jej, proszę, jest Di Maria, okej, okay. Kante! O tak, dziękuję bardzo. Plus jeden do zgrania, fantastycznie. Bardzo ładnie ten skład na razie wygląda. Prawda, Messi jest bez grania, także w razie czego możemy dać tutaj Mane, który da nam 191! Wow, okej, okay, tego się nie spodziewałem. Jest szansa nawet dobrego drafta, takiego dosyć wysoko oceniego. Mimo, że... Znowu zwoliłem słuchawkę. Okej, moi drodzy, naprawdę jest spora szansa, że będzie fajny draft, o ile nie dostanę żadnych głupich kart. Jest Bravo Mandanda, proszę te he... Jest Courtois, wspaniale, bo to nam daje silne zgranie z Alderweireld i potrzebujemy dużych ratingów. Oj, nie, na to, ja już jest... Come on. Szkoda wam powiem, jest Insigne w razie czego. 180, no nie, raczej nic z tego niestety nie będzie, ale może 190 z tego wycisnę co najmniej. Nie będzie nawet 190 chyba, moi drodzy, szkoda, ale jakbym zrobił może... Tak, to też mi to nic nie da. Nie będzie 190, szkoda, ale co nie zmienia faktu, że draft jest naprawdę wspaniały. Widziałem tego pana z długimi włosami. Wiemy, prawie całe Premier League, nie licząc tego boku Ramosa z Carvajalem. Bardzo fajny skład, ale zwykle wiecie jak to jest. Jak mam bardzo dobry skład, to odpadam głównie w pierwszych meczach. Dlatego miałem nadzieję, że teraz tak nie będzie. Lecimy do pierwszego spotkania. No, jak grałem w FUT Champions, to zdarzało się, że rzucałem padem w niektóre miejsca. I możecie teraz słyszeć takie, jak jakaś cząsteczka w środku jest poluzowana, ale pad nadal działa, także nie ma aż takiej dużej tragedii. Dobra, mam pierwszego przeciwnika znalezionego, jeżeli nie będzie czerwonego opóźnienia. Dobrze, mamy draftowane mnóstwo. Pierwsze spotkanie, będziemy grali przeciwko całe Premier League. O kurde. Okej, Sanchez, idźmy do środka, dobrze, Alexis i już źle, dobra. Dobra, Kante, fantastyczny odbiór, teraz zagranie do Hazarda, Hazard ten do Sancheza, świetny, teraz zejście z kapternem, zejdźmy do środka, tak jest. Fuck, Sako. Ojoj, Martial. Nie, Martial sam na... Halo! No co? Jedna akcja, kiedy Martial jest sam na sam i już jest gol. Ogólnie, jeśli macie Instagram, możecie rzucić mi followa, ponieważ mam właśnie Instagram, bo go w sumie często nie reklamowałem. Tego teraz właśnie jest, jak jest film, akurat jest fajnie draft, to możecie w tym momencie oglądać film. Wejść w telefonie albo w przeglądarce na Instagram i nacisnąć follow. I będę w tym momencie bardzo zadowolony. Oznacza to, że w tym momencie będzie akcja bramkowa. Mówię wam, patrzcie, teraz zagram to tutaj. Tu, o, mówię wam, patrzcie, to jest Hazard.
Pyk. Znowu rozwaliłem słuchawkę, no co jest? Działa? Działa, okej, gitara. No gdzie? No co? Nie. Wardy sama. Jezus Maria. Courtois, dzięki ci, bo... Właśnie dzięki temu Courtois mam na bramce. W ogóle to, co powiedziałem, nie miało sensu. Wy... Nie Martial. Bożeż ty mój, Sako. Dobra, zagranie do Hazarda. Eden Hazard musi teraz sam polecieć. A Spikwe tego nie dogoni. A może jednak nie? Jednak leć Hazard. Dobrze, uwolnił się. Hazard. Płasko. Strzał. Tak jest. To jest Alexis Sanchez, ale się nie mylę. Dobrze, mówię, że nie było wpadki. Tak jest. Pierwszy gol Alexis Sanchez. 1-1. Fantastyczna akcja Hazarda. Genialne wykończenie Sancheza. No, mamy 1-1, wracamy do gry, naturalnie, nie możemy odpaść w pierwszej rundzie, to tak się nie może skończyć, takim składem, no to byłby grzech. O nie, wracamy do obrony, Ramos, wróć się, dobrze, źle, Ramos, Courtois, dobrze. Mane ograł to od razu bodajże Azpilicueta albo kogoś innego, dobra, zleć, Sako, znaczy Mane, co ja gadam, Sanchez główki, jest, Sanchez wygrał, z kim on tę główkę wygrał, ja byłem pewien, że obrońca to przecież... A to nie Sanchez, to jest Hazard, Boże, przepraszam. Ale z kim on tę główkę wygrał, naprawdę? No przecież o głowę wyższy był ten, obrońca na bank. Nie mam pojęcia, kto to jest, bodajże Vertonghen chyba. Ale 2-1, dobra, no zdziwiłem się, serio, bo byłem pewien, że ta główka zostanie wyczyszczona przez obrońca. Tu taki jaju przez EA, dobrze, bardzo dziękuję, 2-1. Dembele, zagranie do Hazarda, to jest praktycznie Sanko, jeszcze został Sako. Okej, może będzie szansa na gol do szatni. Eden Hazard, dobrze. I tu jest Kante, dobrze przyjmij. Tak jest, dobrze. I dośrodkowanie. Dobrze, źle, fuck. Kurde, ale dobrze, tak, uderz. Dembele. No, wcześniej nacisnąłem ten strzał. Ależ Okej, znowu De Bruyne z rożnego. Tu jest niebezpiecznie. Dzięki Courtois. I dobra, spróbujmy troszeczkę mocniej. Hazard, tam jest Ramos, co tu się dzieje? Uderz. 3-1, co za wylew, o mój Boże, masakra, no musimy wykorzystać takie sytuacje, no sorry, no co oni robią pod dupą tego dziecka, Boże, to było naprawdę niezręczne. Sako, Jezu, ale co zrobił? What the fuck? Co w tym momencie zrobił Sako? Kurde, jestem pod wrażeniem, pierwszy raz naprawdę jestem tak zadziwiony bramką przeciwnika, że to było... To jest Sako, który ma ile? 50 strzałów? Jeszcze z lewej nogi, chyba on jest prawonożny, także jeszcze śmieszniej. Alexis Sanchez, genialne teraz zagranie do niego. Sanchez praktycznie już jest sam, gonił Mustafi. A, czy zdążę? Jest! Jakimś cudem dosłownie przeszło to pod rękawicami Valdesza. Bodajże druga bramka Sancheza. Dobra, wracamy do bramkowej przewagi, to jest bardzo ważne. Świetnie uciekł teraz obrońcy. Oj, tu jest Jamie Vardy, to może być bramka, kurde, zupełnie nieopilnowany teraz. Matuidi, czy to będzie akcja wykończająca, już mogę się wysłowić, serio. Ale mam nadzieję, że zaraz sędzia gwizdnie w swój piękny gwizdek. Nie. Idź stąd, Werner, nie. To jest niemożliwe. To jest po prostu niemożliwe, żeby w tym momencie... Jezu, tak jest, moi drodzy, naprawdę, rzutem na taśmę, to jest mniej więcej tak można określić ten mecz. Dobra, Sanchez z domnikiem meczu, zasłużenie, grał fantastyczny mecz i lecimy do ćwierćfinału, moi drodzy, bez przedłużania, lecimy. Drugie spotkanie na dzisiaj i z czym wyskoczy znowu? Czy może znowu cała angielska? Nie, jest to 91 oceny, także nawet się postarał. N'Golo Kante, fantastyczne zagranie do Sancheza, ale ma tam sporo miejsca Sanchez. Dobra, spróbujmy uderzyć. Sanchez, o Jezus Maria. Jeden, zejdźmy do środka, dobrze. Ale tu jest szansa. Sam, Ada, Hazard. Dobi, kto? Uderz! No, co? Jak? Jakim? Co? Jakim? Jeden zaraz wolnego, czy to może być uderzenie? Ależ gol! To wpadło! Co za bramka Hazarda, 1-0. Naprawdę, przez tą animację z wolnego ja nie widzę, kiedy są bramki. To jest... Dobra, w każdym razie jest 1-0. Genialne uderzenie, fantastycznie podkręcona piłka. Wow, dobra. Jezus. Nie, tak nie może być. To ja pierdzielę, co się stało? Z obroną. O, tak jest, Eden, musisz. Lewa, to jest twoja akcja. Tak jest, Hazard, nie myli się w takich momentach. Druga bramka Belga. Jezus, no przecież chyba was coś boli. Słupek, dzięki Bogu, że to był słupek. Bo serio, to co się co dzieje w obronie, to jest jakiś dramat. Ale świetne podanie. Mane, to może być to. Sadlo Mane, tak jest, musi. 3-1, dwubramkowa przewaga. Po raz kolejny. O Jezu. Ronaldo, lewy ale błąd, nie, to się może sweaty gol, kurde, czemu ja tam wszystko zrobiłem, Boże, co we mnie wstąpiło, to nie wiem.
Ale wiem tyle, że zostało 20 minut, mamy tylko jedną bramkową przewagę, co mnie dosyć martwi. Nie Ramos, nie, to nie był Ramos, Alderweireld, to jest gol, bo to jest Messi. Nie trafił, to ty, to nie, czy to jest to ty Messi, to nie zmienia faktu, że Messi nie trafił sam na sam. To była najlepsza okazja, jaką mógł mieć, no kurwa, odsłonił pół bramki, jakim prawem? Koniec, moi drodzy, nie wiem jakim prawem, ale fajnie się klasnęło. Wygrywamy kolejne spotkanie. Okej, no to lecimy dalej do półfinału. Okej, moi drodzy, półfinał drafta i mamy tutaj... Kurcze, Totti Hero, proszę bardzo. A, dobra. To jest o to, o czym mówi Alexis Sanchez. Brawa, dobi... Jezu, co to było? Nie, koszta sam na sam po raz... Dzięki, supeczku, mój drogi. Nie. Wybijamy piłkę. Powiedziałem wy... Nie, to będzie 2-0, jak nic. Kurtua, Boże, co masz w tym ciele, naprawdę. Nie. O, jeszcze Totti. O Jezu, Totti mi bramkę strzelił. Na szczęście, żebym coś miał do Totiego oczywiście, ale on ma 40 tempa. Zdołał się uwolnić i strzelił na 2-0. Dobra, to się nie zapowiada zbyt dobrze. Nie, znowu Totti. Nie, to będzie 3... Hazard, dobre zejście teraz do środka i znowu dobrze Hazard. Może być bramka honorowa albo kontaktowa, ależ fantastyczne wykończenie Eden Hazard. No, mam jak wyjść do trumny. Koniec, moi drodzy, koniec spotkania. Szkoda, naprawdę szkoda, mógł być możliwy ten finał, ale nic nie poradzimy. Mam nadzieję, że szpaczki będą jakieś takie fajne, bo ostatnio z paczkami ciężko, naprawdę ciężko to wygląda. Nie ma tragedii, tak powiem. Dobra, pierwsza paczka. Jezu, myślałem, że walkout. Boże, czemu to się tak zatrzymało? Jedna świecąca karta. I to będzie... Moreno. Genialnie, naprawdę. Okej, moi drodzy, ostatnia paczka. I czy będzie jakieś zacięcie? Nie będzie zacięcia. Czy jakaś większa flara? Na co ja liczę tak naprawdę? I to jest, moi drodzy, Traore. A na Traore zakończymy ten odcinek. Także jeżeli jest film ci się spodobał, zostaw łapkę w górę. Jeżeli jesteś nowy, zostaw suba. Trzymajcie się, do usłyszenia, no i na razie.